już na terenie objętym planu nie występują z... Odpowiedź na to pytanie. Projekt planu miejscowego poza terenami doczynionymi z realizacji turbin wiatrowych nie przewiduje zmian w charakterze użytkowania gruntów sąsiadujących nad innymi inwestycjami. Dalej będą grunty ograniczone do ograniczeń oczyszczania produkcyjnych. Teraz na przykład czytam. Nie uwzględniania interesu od... na piątek, przepraszam. Na terenie objętym planem planowane inwestycje zagrażają środowiskom zagrożonych gatunków ptaków i dzikożyn. Na terenie objętym planem nie występują zagrożone gatunki ptaków i dzikożyn. Potwierdza to wydanek środowiskowego rozwiązania zgodę na realizację przedsięwzięcia oraz przytoczone w punkcie 2 uzgodnienia z dość i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Państwowy Wózki. Zgłaszam do wyżej wymienionego projektu następujące uwagi i podnoszę, że przedłożony projekt
Pana Szymona i Pana Pawła i o
musi taka zawodowa się znaleźć w studium, czyli studium musiałby być, zmiana studium musiałby być kolor fioletowy to przemysł. Jednocześnie w tym planie musiałby być zapis, musiał być wyznaczony teren zawodowy produkcyjny. Tutaj cały plan jeszcze został, oprócz zgodnie, uzyskał pozytywne zgodę ministra rolnictwa na połączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej, bo było ich co prawda niewiele, to było 1200 metrów kwadratowych, ale procedura trwała przeszło pół roku i taką zgodę uzyskaliśmy. I tutaj druga uwaga, która dotyczy, no to chodzi o sprawowanie tej elektrowni wiatrowej na tej działce, będącej małą własnością. W tej chwili na tym terenie są grunty rolne. Pan tutaj wnioskuje, że na tym terenie powstała elektrownia wiatrowa o mocy 800 kW w tej chwili. No, procedura była taka, że plan był sporządzany, bo tak przede wszystkim i prognozy środowiskowe, całe monitoringi i kwestie środowiskowe dotyczące 5 grunt wiatrowych. No i tutaj pana uwaga w stanie przyjęta, no to tam tutaj w burzy porządnych rzeczy trzeba procedurę praktycznie od nowa znowu. Trzeba od nowa, bo to już uchwała w postępieniu pracuje i cała reszta tej procedury. No, ja bym nie uczynił. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy jeżeli teraz my byśmy uwzględnili, moment, uwzględnili tą skargę pana Skorupińskiego, czy jest gwarancja, że ten wiatrak będzie mógł powstać? Czy pan może dać taką gwarancję? Nie, nie mogę, bo jeżeli ponownie pójdzie do uzgodnień, tam już te stanowiska ekonomiczne, to co teraz odpowiemy, no bo czy to przejdzie ten temat, czy zostanie uzgodniony, to nikt nie może tego powiedzieć. Póki się procedury państwiczne nie przeprowadzi, czyli ponownych uzgodnień z radością z tych głowy, z tych nadzorców, więc ale widać i w tym przypadku, w tym wypadku, no nie jest to nie. No, tak, proszę. Że pana uwaga do studiów została uwzględniona i jest pytanie.
pana turbiny. Ja nie znam charakterystyki tej turbiny, bo powiem szczerze, że nie znam charakterystyki, nie wiem jakie ma hałas i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby ta turbina znalazła się w tym miejscu, no na pewno byłby skumulowany hałas od tych trzech turbin. Uważam, że z tym hałasem pewnie nie zmieścilibyśmy się w studiu. Nie wiem, jak ja mówię, to jest moja sugestia, nie musi być do końca prawidłowa, ale wydaje mi się, że nie. Znaczy, mając na uwadze swoje jakieś doświadczenie w projektowaniu farb wiatrowych, to powiem szczerze, że każde następne źródło ewentualnego hałasu może przesunąć tą strefę 45 decybeli o może kilkadziesiąt metrów, a może o 100 metrów. A praktycznie chyba z tego co widzę, to są te linie, tu się chyba pokrywają linie planu z linią studiów. Tu się pokrywają, więc wystarczy, że gdybyśmy tym hałasem skumulowanym wyszli 20 metrów poza granicę studium, no i już mielibyśmy straszny problem, ponieważ plan nie był zgodny ze studium. To jest jedna rzecz. Po drugie, ja nie wiem, czy w uzgodnieniach Thank you.
dalej i można potem... W każdej chwili można robić zmianę na swojego prawa, ale, no to, ale ja panu odpowiem jeszcze na to. Jeżeli państwo, jeżeli pan poda mi w urzędę tej turbiny, ja mogę państwu na jutro przygotować analizę akustyczną jutro. To jest taki program specjalistyczny, który zajmuje się analizami akustycznymi dla farm wiatrowych. I jeżeli ta analiza wykaże, że ma w wyniku postawienia tej turbiny hałasem 45 dB wykraczamy poza granicę planu, to i tak ten plan nie będzie mógł być uchwalony. Po prostu. Bo on nie będzie zgodny ze studium. Więc sprawa jest bardzo, sprawa jest bardzo. Bardzo prosimy, żeby to pan przygotował i nie ma problemu, ja mogę to na jutro zrobić i rysunek jutro państwu podesłać błyskawicznie jutro na jutro. Proszę. Czy to się wiąże w dalszym ciągu z nowymi kosztami? Bo jako ta turbina już poniosła koszty, tak? Jeżeli teraz od nowa będziemy robić ten projekt, to od nowa będą te same koszty, tak? No tak. Powiem państwu tak, to znaczy wykonanie nowej prognozy, no to na pewno trzeba to zapłacić. To jest nowa prognoza, to trzeba materiały składowe tej nowej prognozy również. Ja nie wiem, jak gmina ma podpisaną umowę z urbanistą i nie wnikam w tą umowę. Nie wiem, jakie tam są relacje i czy pan Marcin za to zaktował pracę. Zobaczymy. Znaczy może pan to przygotować, jeżeli pan uważa, że ja mam zasady stronnicze, ja nie widzę żadnego problemu. Możemy, że tak powiem, ja mogę wskazać firmę, czy pana, ja za to zapłacę i pan już pokaże, to nie jest problem. Ja mogę zrobić to samo, ale powiedzmy Wink, bo mamy firmę, więc nie ma problemu, że to zrobił. Mogę zlecić to firmie, która robiła czy prognozę, czy mój raport, czy środowiskowy, nie widzę żadnego problemu. Tylko chcę wiedzieć, gdzie ta gmina ma stan, jak ma być gmina, moja już jest w tej kanale. Proszę bardzo. Przed głosowaniem w sprawie tych uwag proszę się zastanowić. Tutaj nad po prostu kto jest, kogo interes jest ważniejszy, kogo powinien być ważniejszy. Czy lokalnego inwestora, który jest gminy. Ja przypomnę tylko państwu, że ten plan jest finansowany ze środków własnych gminy, czyli z pieniędzy podatników. Między innymi z naszych. Między innymi z inwestora, mówię tutaj o panu Skorupińskim. Proszę sobie pomyśleć, kto jest dla państwa ważniejszy. Czy hiszpański inwestor jakiś tam, którego żeście na oczy nie widzieli? Czy tutaj ktoś, kto lokalnie działa i te pieniądze wyda? Druga sprawa, tutaj w tej dokumentacji, którą dostałem, nie ma tej drugiej uwagi pana Jędrzeja. To była uwaga, była jedna wspólna. Nie ma jednej wspólnej, jest tutaj tylko o elektrowniach fotowoltaicznych. Nie, to było już wybrane książka. Odpowiedź była ogólna, natomiast to pana uwaga wpłynęła w tym wniosku. Proszę, jeśli mogę odpowiedzieć. 38 wpłynęła jedna uwaga. Już sprawdzamy. Wybił uwagę, że jest to śledzenie i to odpowiedź za dwie uwagi. Ale tu nie ma nic o elektrowni wiatrowej w tych uwagach. Tu jest tylko o elektrowni fotowoltaicznej. Także to trzeba jeszcze raz przedyskutować na następnej komisji. Na chwilę zrobimy sobie przerwę i poprosimy o przygotowanie. Sprawdzenie.